Myślę, że na samym początku trzeba stwierdzić, że sanatorium Rafała Wojaczka jest prozą z pewnością niebanalną. Już sam wygląd tej prozy może skłonić czytelnika do refleksji, bo jest ona podzielona na pieśni, mimo że jest to właśnie proza. Nie jest też do końca prozą poetycką, nie jest też poematem prozą. Książka tak naprawdę ukazuje się po raz pierwszy. Wcześniejsze wydanie sanatorium mogliśmy znaleźć jedynie w utworach zebranych, które ukazały się w 1976 roku w wydawnictwie Ossolineum. Całość oparta jest tylko i wyłącznie na rękopisie autora, który układał sam Wojaczek właśnie z panem Kiercem, siedzącym tutaj obok. I myślę, że o samym rękopisie coś więcej powie nam już później pan Kierc. Sanatorium jest książką, która z pewnością nie rozczaruje wielbicieli poezji Wojaczka, ale mam też nadzieję, że znajdzie mu także, nowych czytelników. I jest to tak naprawdę proza, która wciąga od pierwszej linijki i trzyma później w napięciu. Mam nadzieję, że nikt z Państwa w tym tytułowym sanatorium, w takim samym sanatorium nigdy nie będzie musiał przebywać. Ale mimo wszystko zachęcam do lektury, bo jest to książka bardzo wartościowa. Myślę, że teraz już przejdziemy do pytań do naszych gości. Na początku chciałabym zapytać pana Bogusława, czy miał pan kiedykolwiek jakiś opór przed udostępnieniem rękopisów twórczości Rafała Wojaczka dla szerszej publiczności? Ja, jeżeli mogę nie posługiwać się mikrofonem, jeżeli jestem słyszany, to wolałbym nie. Takie moje skrzywienie z drugiego zawodu. I że jak gadam, to muszę stać. Tak, miałem takie opory wielokrotnie. Te opory dotyczyły rzeczy, o których wiedziałem, że Rafał nie przeznaczył ich do publikacji. Taki opór największy odczuwałem wtedy, kiedy wiedziałem doskonale, że wszyscy są spragnieni wiedzy o ostatnim liście Rafała, którego byłem adresatem. Pozwoliłem sobie ogłosić z tego listu tylko to, mimo że sam Rafał mnie upoważniał do tego, żeby powiedział wszystko, co uznałem za niezbędne dla tej wiedzy, jaką mają o Rafale poecie, czytelnicy jego wierszy. Natomiast wciąż mam opory przed tym, co jest własnością prywatną człowieka, co nie jest publiczne. To samo dotyczyło nie tylko tak intymnych spraw jak listy. Zresztą przekonałem się, pracując teraz nad sanatorium, że były dwa listy Rafała do mnie, których Rafał nie wysłał. Znaczy, on sam nie miał śmiałości wysłać takich listów do mnie. Podobny opór czułem przed tymi utworami czy brulionami utworów, których Rafał do końca nie opracował. Rafał tworzył ogromne ilości redakcji swoich tekstów. Również i sanatorium miało, o czym przed chwilą wspominałem, swoje rozmaite wersje. Ale to tyle o oporze. Natomiast przed oporem chcę koniecznie coś powiedzieć, skoro już gadam, to chcę to wykorzystać, że nie będę tajnął czegoś, co rzeczywiście jest być może moje prywatne, ale Radek jest dokładnie w tym wieku, w którym jest bohater sanatorium. Sanatorium napisał ktoś parę lat, ale to parę lat starszy od Radka. Natomiast
przygody sanatorium, jeżeli by je czytać analogicznie, są przygodami takiego młodzieńca. I to jest czas, kiedy Rafał, jeżeli chcemy sobie wyobrazić i bohatera, a ja przez to nie chcę wmawiać, że trzeba sanatorium czytać analogicznie, ale o tym to jeszcze powiemy. Tylko, że jeżeli chcę sobie wyobrazić kogoś, kto jest bezpośrednio, kogo można dotknąć, na kogo mogę patrzeć i jest taki, jaki jest, to właśnie tak wyglądał w takim czasie swojego bycia istniał bohater sanatorium. I to jest niesamowite. Może nawet bardziej niesamowite od tej szyby trzaskającej. To w tym momencie chciałabym też zapytać Radka o to, czy jak ci się w ogóle czytało tę prozę i czy ty na przykład zwróciłeś uwagę na ten fakt, o którym przed chwilą wspomniał pan Bogusław. Może też bez mikrofonu słychać mnie. Tak, muszę się przyznać, że o istnieniu sanatorium dowiedziałem się dopiero w czerwcu tego roku. Tak to słyszałem tylko pisarstwie wierszy dziadka i no, to było dla mnie niezwykle zaskoczenie. To właśnie pojawił się ten temat w kontekście właśnie chęci wydania sanatorium, a samą książkę przeczytałem dopiero 2 tygodnie temu i to było dla mnie niezwykłe zaskoczenie. Jakość pisarstwa dziadka, jeśli chodzi o prozę. A jak jest z poezją? Czy na przykład jesteś też fanem poezji dziadka? Może fanem to za słowo, ale czy znasz tą poezję dobrze i czy ci się podoba? No tak, wiersze czytałem, ale muszę szczerze powiedzieć, że no, środek wyrazu, jakim jest poezja, no, nie trafia do mnie. Nie mówię tylko o poezji dziadka, ale ogólnie o poezji w ogóle. Ale mimo wszystko, czytając jednak te wiersze, mogę stwierdzić, że jest coś w nich takiego niezwykłego, wyjątkowego, nawet dla takiego laika w tym temacie jak ja. A jeszcze wracając do tego pytania, czy wyobrażam, czy czytając książkę wyobrażam sobie znaczy tą analogiczną sytuację, że nie mam tyle lat, ile bohater książki. No zupełnie o tym nie myślałem, ponieważ to zdarzenia, które są przedstawione w książce i ilość tych takich niezwykłych zdarzeń odpowiada bardziej w życiu człowieka dorosłego niż no, znaczy młodej osoby. Dziękuję bardzo. I chciałam teraz zapytać pana Bogusława o to, w jaki sposób został ustalony tekst sanatorium. I chciałabym tutaj wyróżnić szczegółów, które są związane z ustalaniem tego tekstu. Ponieważ byłem blisko powstawania sanatorium, blisko w tym sensie, że Rafał dzielił się ze mną swoimi sprawami dotyczącymi poezji, to od razu podtrzymuję coś, co już się pojawiło w słowach pan Kasi. Mianowicie, czym jest sanatorium? Dla Rafała sanatorium jest poematem. Bez określenia, czy to jest poemat prozą, to jest poemat. I tutaj genologiczne sprawy dla niego były mało istotne. Jak ten poemat, ta pieśń, bo tytułowy utwór składa się z pieśni, jak ona jest śpiewana i jak ona ma być śpiewana, to było przedmiotem naszych rozmów. I kiedy teraz siedziałem nad maszynopisami, nad rulionem sanatorium, no tamto wydanie było oparte o maszynopis, jaki wspólnie zapakowaliśmy z Rafałem u nas w domu na Nowym Świecie i wysłaliśmy do wydawnictwa literackiego. W
wcześniej rozkładając go na podłodze, pamiętam jakąś aurę tego naszego krzątania się wokół sanatorium. Nagle zobaczyłem coś, co po tylu latach mnie zaskoczyło. Mianowicie na kartkach maszynopisu zobaczyłem paginację robioną czerwoną kredką. No tak, no dobrze, to jest, bo to już było prawie że jasne, że ponieważ sanatorium składa się z kilku takich segmentów, odrębnie zatytułowanych, to należało ustalić porządek tych części. Tylko że o dziwo widzę, że to jest moje pismo. I dopiero po latach przypomniałem sobie, jak to wyglądało, że rzeczywiście to ja to paginowałem i te dwa porządki liczbami opatrzyły. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ właściwie praca nad sanatorium była taka dwuetapowa. Ta pierwsza, która nie ma daty zupełnie niesamowitej, bo było to tam właściwie parę tygodni, by wypadało na całość. Powstawało to wcześniej. I powstawało jakby w trzech wariantach różnych. Ten wariant, który został opublikowany w utworach zebranych w 1976 roku, muszę uznać za kanoniczny, bo za taki został uznany przez Rafała. Wobec tego opierałem się na tamtym maszynopisie. Tyle tylko, że uzupełniałem maszynopis o fragmenty usunięte przez cenzurę, a także częściowo tam jest, zresztą Państwo zobaczą, jest taki w nawiasie mój dopisek, tu brak kilku stron. I rzeczywiście to jest tajemnicze, ponieważ kiedy wrócił maszynopis, dwie oryginalna kopia. Odbitki, czyli no można było mieć nadzieję, że coś się zawieruszyło, gdyby brakowało tego w jednym. Tych brakujących stron. Ale to było brakowało. No dobrze, w takim razie jak to jest w Brulion? Nie ma. W innych odrzuconych kartkach naszego opisu. Nie ma. Robiłem kwerendę. Żartobliwie prowadziłem prywatne śledztwo. Nie dało to żadnych rezultatów. Jak to się stało? Czy to jest z pogranicza takiego jak ta szyba, która towarzyszy dzisiejszej prezentacji? Czy jak wyszły wiersze i wtedy trzasnęła butelka z winem. Czy takie obecności? Oczywiście z całkowitym dystansem o tym mówię. Tu żadnych zjawisk takich paranormalnych może się nie doszukiwać. Ja raczej bym mówił o rodzaju dowcipu. Rafała to byłaby osobna sprawa, o tym być może przy jakiejś okazji też chętnie powiem, o rozmowach z Rafałem, już tych po tej stronie i tamtej. Ale kartki się nie odnalazły. Znalazłem fragment z tego brakującego, którego nie umieściłem wówczas, ponieważ wyglądałby jak taka samotna wyspa. Ni stąd, ni zowąd, która wypłynęła dotąd zakryta.